Człowiekowi, który więzienie zna tylko z filmów i książek, kojarzy się ono ze starymi murami, kratami, ze strażnikami i bronią. I to oczywiście prawda. Tak właśnie jest. Chociażby tu, w największym areszcie śledczym w Polsce. Drugim co do wielkości w Europie. Areszt śledczy na warszawskiej Białołęce był scenerią głośnego filmu Symetria. Zbudowano go w 1958 roku. Jest tu fryzjer, kantyna, gabinet stomatologiczny, łaźnie, depozyty, biblioteka, kaplica, warsztaty remontowe i budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego. Są też specjalne cele do widzeń intymnych z kanapą, stolikiem i fotelem, które mają przypominać zwykły pokój. Areszt śledczy Warszawa-Białołęka, mieszczący się przy ulicy Ciupagi, razem z oddziałem zewnętrznym Bemowo, może pomieścić blisko 1500 skazanych i tymczasowo aresztowanych. Jest takie powiedzenie, że chwila nieuwagi na ciupagi, tak? Tak, 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 jest takie powiedzenie. Myślę, że to wymyślili prażanie, bo to głównie oni tutaj przebywają. Mamy realizację Praga, a wiadomo, że Praga jest takim charakterystycznym środowiskiem. I ci ludzie z tego środowiska są też charakterystyczni. Z doświadczenia wiem, że symbolem Białołęki są wisienki. Wisienki. Charakterystyczne. Już teraz skazani trochę mniej tatuują, bo teraz już się zmieniła też populacja skazanych. Natomiast u takich naszych starych recydywistów można zobaczyć te wisienki. Pierwsze co robili, to właśnie tatuowali sobie symbol. Jak to jest z aresztem śledczym? Czym się różni od zakładu karnego? Różnica jest zasadnicza. Tak naprawdę w areszcie śledczym przebywają tymczasowo aresztowani, którzy są podejrzani o popełnienie przestępstwa, którzy mają jakieś sprawy w toku, a zakład karny już jest przeznaczony dla tych, których ta sytuacja prawna jest wyjaśniona. To są skazani po wyrokach, którzy już jadą do określonego zakładu, tam odbywają karę i tam już się z nimi prowadzi praca. Aresztowani i skazani nie siedzą razem. Chodzi o uniknięcie przecieków ze śledztwa. Ograniczony jest też kontakt ze współwięźniami. System podziemnych korytarzy łączy wszystkie oddziały i spacerniaki. Obowiązuje tam ruch jednostronny. Wracający ze spaceru nie mogą spotkać się z inną grupą. Dzięki informacjom policji innym oddziela się też należących do tzw. grup wspólniczych, by nie znaleźli się w jednej celi. W
warszawiaką Białęka kojarzy się z ludźmi internowanymi. Byli tutaj internowani ci tacy czołowi działacze Solidarności, między innymi nasz obecny prezydent Bronisław Komorowski, Jacek Kuroń, Henryk Wujec, Adam Michnik. Areszt na Białołęce był jednym z największych ośrodków odosobnienia internowanych. Od 1981 do 1982 roku przebywało tu około 600 działaczy Solidarności. Z tamtego okresu pozostało wiele fotografii i pamiątek. Część z nich znajduje się w Izbie Pamięci. W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego dawni więźniowie polityczni odwiedzają miejsce, w którym byli przetrzymywani. Częścią aresztu na Białołęce jest półotwarty i otwarty oddział zewnętrzny Bemowo. To swego rodzaju ziemia obiecana dla więźniów. W nomenklaturze więziennej zakład zamknięty zwany jest zamkiem, a półotwarty otwarty to otworek. OZ Bemowo to... Odbywanie kary w OZ Bemowo to nagroda dla osadzonego. W oknach są kraty, budynek jest otoczony murami, są strażnicy, ale mimo wszystko to miejsce różni się bardzo od zakładów karnych, które odwiedziłem do tej pory. Jak wygląda dzień w takim więzieniu? Kto tu odsiaduje wyrok i za co? Ale przede wszystkim, kto decyduje, aby właśnie tu skazany odbywał karę? W każdej jednostce penitencjarnej jest komisja penitencjarna, która dokonuje klasyfikacji skazanych po otrzymaniu wyroku i nadaje podgrupę typu zamkniętego, odbywa karę w zakładzie karnym typu zamkniętego, półotwartego i otwartego. No dobra, a kto tu siedzi? Różny przekrój jest skazanych. Są osadzeni, którzy odbywają końcówkę wieloletnich wyroków. Ludzie, którzy mają bardzo małe wyroki, bo nawet trafiają się, którzy mają wyrok w granicach, no nie wiem, 5 miesięcy. To są tak zwani alimenciarze, są to ludzie, którzy zostali złapani na jeździe po spożyciu alkoholu na rowerze. Nazywam się Włodzimierz Pudo. Urodziłem się 29 grudnia 1952 roku. Dostałem wyrok 5 miesięcy. Włodziu, a ty skąd się tu wziąłeś? Z ulicy, jak to można powiedzieć. Przestawiałem samochód. Odległość 30 metrów. No i cofając,
ktoś nagle mi nadjechał. Także małe kuku było takie delikatne. No i policja zadzwonił. Właściciel tego samochodu po policję, bo wyczuł alkohol. Po alkoholu byłeś? Tak, tak, tak. I policja przyjechała i od razu samochód na parking. Policyjny. I cały dużo dostałeś za to? 5 miesięcy. Do odsiedzenia? Do odsiedzenia. Czyli, że nie masz doświadczenia takiego typu, że na zamku jakimś na nie, jakimś ciężkim. Nie, nie. To trafiłeś do więzienia pierwszy raz, mając pierwszy lat? Raz 59. 59 lat i na pół roku? Tak, w dniu urodzin jeszcze, żeby było ciekawie. To jakieś zawieszenie? Jakieś... Nie, nie. Nie starałem się, mówię, no spróbuję jeszcze i tego życia. A chciałeś zobaczyć, jak jest. Jak to się odbywa? Powiedz, się jak to jest? Nie no, wszystko. To jest, no wiadomo, grypsujący, grypsują się, niektórzy nie grypsują. To już ty nie grypsujesz? Ja nie grypsuję. Czemu? Nie wiem w ogóle, na czym to polega, nie mam doświadczenia, nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. To tak na dobrą sprawę, jako dla emeryta, to tak... Fajny byłby... No właśnie, porównanie, kontrast. Taki ośrodek, kurde... Kontrast. Powinni może emerytom takie ośrodki fundować. No. No tak, odpocząć od tych stresów. Czyli, że tak na dobrą sprawę. Ci co, niczego tu nie brakuje. No, no wiadomo, oprócz wolności. A coś jednak czegoś brak. No, 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 pomimo takich warunków, pomimo tego wszystkiego, że tak fajnie, to jednak czegoś brak. Wolności. Więzienie typu otwartego otworek, i, a tu nikogo nie mamy. Dlaczego? W tej chwili są osadzeni w celach. A można zadziałać, żeby wyszli z tych cel? Oczywiście. Panie oddziałowy, proszę ogłosić, żeby wyszli. No wychodzimy, wychodzimy, panowie. Więzienie typu wychodzimy. Otwartego mogą wychodzić, a nie chcą. Pięknie się to dzieje. Faktycznie. Ponieważ oni wiedzieli, że my tu filmujemy, myślałem, że nikt nie wyjdzie. To jednak jestem pod wrażeniem tego, że powychodzili. Że nie boją się pokazać, że w takich warunkach tu można odbywać kawę. No jako człowiek no, ma 59 lat, tak. Trafiasz do więzienia, tak. Do zakładu karnego, tak. Wyrywa cię to, że tak powiem, z rzeczywistości, tak, i co się dzieje? No, rodzina też to przeżywa, no bo w końcu 59 lat mając i pierwszy. Pierwszy, tak, i pierwszy raz, no to też stres jest dla rodziny. Jeszcze można powiedzieć w takiej głupkowatej sytuacji, przestawiając samochód, żeby... Powiedz mi. Tak. No bo trafiłeś tutaj, siedzą przecież i za głowę. Głowy przestępcy, no, 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 którzy są tak, na koniec kary, z dużym...
wyrokami. Tak, nie obawiasz się niczego? Nie, to jest wszystko, widzę. Na razie bezpiecznie, wszystko jest pod kontrolą. Tak. Ale sam jako sam, czy... Nie było takiej zagrożenia, żeby nawet jakiś tam... No może tam jakieś słówko się wyrwało, tam ty takie śmaki, ale można powiedzieć, puszcza się pół, jednym łóżkiem się łapie, drugim wypuszcza. Ale tak, żeby jakaś przemoc nie ma nawet. Różnica między zakładem zamkniętym a półotwartym i otwartym jest olbrzymia. Tutaj więźniowie nie siedzą przez cały dzień zamknięci w celi. Jedzą we wspólnej sali, która przed posiłkiem do godziny. Godziny 12 jest pomieszczeniem wykorzystywanym do widzeń. Oprócz tego mają swoje ubrania, znacznie więcej przepustek i mniejszą dyscyplinę. Pierwszy rzut oka widać, że tu jest inaczej niż w innych jednostkach. Tu jest zupełnie inaczej niż w aresztach śledczych, które są zakładami karnym typu zamkniętego. Cele pootwierane są dzień i noc. Osadzeni mogą się poruszać swobodnie po korytarzu. Około 100 osadzonych jest zatrudnionych na zewnątrz. Czyli wychodzą do pracy. Wychodzą do szkół w sobotę i w niedzielę. To jednym słowem nie więzienie, tylko marzenie. No, dla skazanych tak. Tak. To znaczy, że funkcjonariusz ma niewiele tu do roboty. Nie, proszę pana, pan się myli. Musimy sobie wziąć pod uwagę to, że oni wychodzą na zewnątrz. To jest wielka pokusa. Krąży mit, no i może to mit, a może i nie, no nie wiem, że zakłady karne, czy tam areszty, są takim jakby rynkiem dla sprzedaży narkotyków, prawda? I każdego trzeba sprawdzić. Każdy jak powraca. Mamy swoje przepisy, które nas obligują do pewnych przedsięwzięć ochronnych, w których między innymi mieści się właśnie to, że dokonujemy kontroli osobistych. Pokus jest wiele. Ale osadzeni muszą restrykcyjnie przestrzegać zasad i obostrzeń. Terminowy powrót z przepustki i trzeźwość to podstawa. Na zewnątrz muszą zachowywać się nienagannie. Tak samo jak w zakładzie. Nie mogą uczestniczyć w bójkach, prześladować innych współwięźniów, ani posiadać niedozwolonych. Złamanie którejkolwiek z zasad może prowadzić
do bardzo poważnych konsekwencji. Z oddziału o zmniejszonym nadzorze można trafić do zakładu zamkniętego. A powiedz mi tak z twojego doświadczenia. Skazany, który jest tak zatrzaśnięty i taki, który chodzi na swobodzie, którego łatwiej jest resocjalizować? A to już zależy od skazanego. Bo tak z doświadczenia powiem tak. Bo nie wszyscy skazani chcą przyjechać do nas, tak? Dla któregoś nie jest, jakby to powiedzieć, dla niego honorem siedzieć w zakładzie półotwartym, tylko on musi siedzieć na zamku. Sztywny, bo on, twardy, tak, nieugięty. Tak jest, to jest takie znane, bo on wyjdzie na wolność i on był tym takim mocnym, to prawda, osadzonym, co wcale nie jest prawdą. To wszystko zależy od człowieka. Na otworku końcówki wyroków odsiadują także więźniowie, którzy zostali skazani za bardzo poważne przestępstwa, jeśli według służby więziennej rokują szanse na powrót do społeczeństwa. Nazywam się Marcin Żdakowski, pochodzę z Olsztyna, gdzie tam mieszkam. Odsiaduję wyrok 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Marcin, to jedyna rozrywka to na domowie te warcaby? No nie, no. Jest tu kilka rozrywek. Siatkówka jest. Ja się uczę, więc co 2 tygodnie mam wyjście. Jak na weekendy wychodzisz? Na weekendy, bo zaocznie się uczymy. Od godziny rannych do wieczora samego po 10 lat. Ale na noc musisz wracać. Nie, no tak, przepustkę mam określoną do godziny 21 czy do godziny 20, zależy do której lekcji mamy. A duży wyrok masz? 12,5 roku pozbawienia wolności. Dostałem ten wyrok w Olsztynie za kradzieże i włamania. Za włamania i kradzieże? Ogólnie taka zbieranina, bo to wyrok w zawieszeniu, później to się odwiesza i to się kumuluje do tak właśnie dużej kary. No nikogo nie skrzywdziłem fizycznie, ani nikogo nie zabiłem, nic złego człowiekowi nie zrobiłem, jeżeli chodzi o fizyczność, jedynie rzeczy materialne. Nazywam się Hubert, pochodzę z Podkowa Tumulowskiego. Zostałem skazany na 13 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. I tutaj jesteś ile czasu? Miesiąc czasu. Dopiero miesiąc. Jak mi otworzyli podgrupę, P2. Po ilu? Po 10 latach. To czyli, że już na koniec kary dostałeś... No niby taką nagrodę od administracji. Nagroda od administracji. No bo to jest nagroda, no. P2. Za dobre sprawowanie. Myślisz, że to jest nagroda taki? No jest jakaś zmiana, jest to nagroda, jakby nie było. Siedząc w zamku, no tam jest zamknięcie, jesteś cały czas, jesteś zamknięty w jednej celi. Praktycznie 23 godziny na dobę, bo tam spacerów na przykład nie liczę. A tu już jestem róg z powodu, więc jest trochę już inaczej. Psychika inaczej może działa, bo i z tym się porozmawia, i z tamtym się porozmawia. A będąc na celi na przykład 3-osobowej, są te same twarze przez 3 lata, przez 4 lata, to praktycznie wszystko się nudzi, bo wszystko jest do czasu. Musiałeś spełnić specjalne jakieś tam wymagania, żeby trafić tu? Przede wszystkim trzeba zachowywać się w sposób normalny, czyli nie łapać kwitów, nie uczestniczyć w żadnych tam bójkach i tak dalej. Kwit to jest wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej. Miałem zachowanie zazwyczaj zmienne. Przewagą tego negatywnego, ale w ostatnich latach, jak skończyłem te szkoły, jakoś tam to moje zachowanie wyglądało, no i że to już można powiedzieć, że końcówka i skończyłem 2 szkoły, no to w areszcie śledczym na Białołęce wychowawca, administracja otworzyli mi tą grupę, no i dostałem tą szansę. A gdyby cię teraz pozbawili takiej szansy, jakbyś to? Odebrał? Normalnie, miesiąc czasu dopiero upłynął od tego, jak mnie otworzyli P2. Myślę, że bym to potraktował jako po prostu piękny sen. O. Powiem tak, od czerwca, jak tu jestem, nie miało miejsca żadne zdarzenie, które by się rodziło konflikty. Nie dochodzi do czegoś takiego jak pobicia. Dlaczego? Po pierwsze,
osadzeni sobie cenią te warunki, które mają. Które mają. Nie chcą stracić. Nie chcą tego stracić, bo wiadomo, jakie są konsekwencje takich historii, prawda? No nie wiadomo. Dla mnie, dla społeczeństwa, dla mnie nie wiadomo, jakie są konsekwencje. Taki skazany zostałby najpierw ukarany wnioskiem dyscyplinarnym, a później prawdopodobnie przez komisję penitencjarną degradowany i wytransportowany do zakładu karnego typu zamkniętego. I przywileje się kończą wtedy. Właśnie o to chodzi. A masz świadomość tego, że jak podpadniesz, to cię zwiozą na zamek albo? Oczywiście. I jak o tym myślisz? Co o tym myślisz? Przede wszystkim uważam na to, co robię i nie kombinuję. No, przede wszystkim kombinacja tutaj jest niepożądana. Niepożądana i przeważnie wykryta. Lepiej nie kombinować. Czyli, że niby otworek, niby wszystko luz, ale kontrola jest. Kontrola jest, była i pewnie będzie. Za oknem staje nowy dzień. Dobry. Zaspanych ulic miasta cień. Rozumiem, dobrze. Jutro będzie pielęgniarka za uszczep. Dokąd mam ruszyć, nie wiem sam. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Przede mną tylko ciebie mam. Daj mi znak, dokąd iść. Dzień dobry. Daj mi choć tę jedną chwilę, bym uwierzył w życie swe. Sprawy jakieś? A prośby? I nie został nigdy w tyle. Grajcie, do widzenia. Pozwól mi pozostać z tobą. Mam przed sobą wiele mil. To skoro jest tak fajnie, to niczego ci nie brakuje? Brakuje przede wszystkim wolności i fajnie aż tak do końca nie jest, no bo jesteśmy jakby nie było, jesteśmy zamknięci. A co byś poradził tym, co są tam na wolności? Mają ale no to nic nie można poradzić. Co innego się mówi, a co innego w praktyce wychodzi. Tak samo bym powiedział, słuchaj, 59 lat i po co mnie to spotkało? A no to takiego miałeś, jak to się mówi, farta. Ja mówię, nie wiadomo, czy ten fart ciebie jeszcze nie spotka. A czego ci brakuje? Działania samemu po prostu, tak już założyć rodzinę, mieć swój dom i o tym miejscu w ogóle zapomnieć. Chciałbyś zapomnieć o więzieniu? No kiedyś na pewno zapomnę. Ale to się tak nie da chyba. Da się, tylko wystarczy się dobrze psychicznie ustawić. Wszystko się da. To kiedy wychodzisz? Kiedy masz koniec? 24 maja. Na wiosnę. Pięknie. Jeszcze na euro zdążę. Prawdopodobnie jak się odbędzie. Euro. Na euro 2012. Ubiegać się uwarunkowe przedterminowe zwolnienie, no mogę już się od 3 lat starać. I co, nie dają? No nie dają. No dobra, to twój ruch. Pozwól mi zostawić ten szary świat, bym mógł za tobą iść. Osadzeni odbywający tutaj karę są o krok od wolności. Czy jest większa szansa na to, że oni nie powrócą jednak do tego więzienia? Moim zdaniem oczywiście, bo skazani, którzy tu odbywają karę, korzystają między innymi z przepustek, uczęszczają do szkoły, są zatrudnieni na zewnątrz. Przygotowanie takie do... Właśnie do życia na wolności i daje możliwość również takiej zadumy nad tym, co zrobili, czy warto powrócić do normalnego życia, a nie na drogę przestępstwa, prawda?
Oczywiście nie jest tak, że resocjalizacja zawsze przynosi efekty. 40% skazanych po raz pierwszy w niedługim czasie po wyjściu na wolność popełnia kolejne przestępstwa i wraca do więzienia. W kolejnym odcinku zajrzymy za mury zakładu karnego w centrum stolicy, legendarnego aresztu przy Rakowieckiej.